Szeroki zakres usług fotowideo. Szczegóły na kamildrzeniek.pl. Panie trenerze, dzisiaj wyszarpany remis przez Odrę Wodzisław 3-3. Jest pan zadowolony, czy raczej niezadowolony? Dwie fazy moich odczuć dzisiejszego meczu. Pierwsza faza to jest drużyna Odry, która wyszła, rozstawiła się i myślała, że wszystko pójdzie pięknie, ładnie, cudownie. Druga faza, gdzie drużyna Odry wychodzi, chce strzelić bramkę, dostała obuchem w głowę i w tym momencie to było całe te oblicze Odry. Czyli dobra, szybka gra, oskrzydlająca, dobre, szybkie wejścia, stwarzanie sobie sytuacji, odebranie jak gdyby Pniówkowi ochoty takiej do gry, wyjścia, bo wiadomo, że za chwilę znowu będzie atak. Tak, to była ta drużyna, o którą nam chodzi. Trudno nie być zadowolonym. Przegrywamy 3-1, praktycznie jesteśmy tłem w dużej mierze w dzisiejszym meczu. No i wychodzimy na 3-3. Przy dobrym układzie, przy tym meczu, gdyby się jeszcze troszeczkę dłużej potoczył, śmiem twierdzić, że moglibyśmy się pokusić nawet o delikatną niespodziankę. Ale mówiąc takie rzeczy, mógłbym stwierdzić, że nie mam pokory. Ale mam pokorę i ten dzisiejszy mecz trzeba uznać za przebyty. Niestety uczulałem chłopakom, żeby ten mecz przepchnąć kolanem, bo te pierwsze mecze dokładnie tak będą wyglądały. To było po prostu wypisz, wymaluj to, co żeśmy sobie założyli. Przepchnąć kolanem nie udało się, ale trzeba być zadowolonym, uśmiechniętym. Ja myślę, że ta nowa drużyna, która tutaj powstała, nowi chłopcy, zobaczyli, że to nie jest też takie proste. Ta trzecia liga wymusza też troszeczkę walki, troszeczkę zaangażowania. Ja myślę, że wszyscy dostaliśmy takim obuchem w głowę i to, co dzisiaj chłopcy pokazali, ten charakter, oby to była taka namiastka tego, co będzie, czego można oczekiwać po Odrze. No ja też myślę, że warto pamiętać, że ta drużyna była budowana tak naprawdę na szybko, dlatego duży szacunek za ten jeden punkt. No i ta końcówka meczu zwłaszcza to jest idealne ściągnięcie kibiców na kolejne spotkania Odry. Tak, w 100% się z panem zgodzę. Piłka nożna to jest teatr, to jest pewnego rodzaju teatr, żeby ściągnąć ludzi. Po prostu w tym teatrze trzeba być niesamowicie dobrym aktorem. Oczywiście trzeba wziąć pod uwagę, że jest to trzecia liga. Trzeba wziąć pod uwagę to taki jeden fakt, że rzeczywiście nie każdy musi być aż tak dobry, żeby być wirtuozem. Są ludzie, którzy grają na fortepianie i są ludzie, którzy ten fortepian muszą nosić. I my sobie musimy z tego zdać sprawę. To jest drużyna, która w 99% można by powiedzieć, że to jest nowa drużyna. Ta drużyna... prawdopodobnie nigdy nie grała w trzeciej lidze. Nie wiedzą, jakie tu są warunki. My te sparingi też gdzieś troszeczkę żeśmy przespali, bo nie mieliśmy też takich przeciwników, żeby nas mogły zmusić do takiej gry, jak chociażby dzisiaj nas Pniówek zmusił. Tak? Było widać właśnie troszeczkę takie zaniepokojenie. I bardzo ciężko, nawet jak jesteś dobrym zawodnikiem, bardzo ciężko jest się przestawić z takiej gry ala nóżka na nóżkę, ja do ciebie, ty do mnie, na taką naprawdę grę bardzo taką, może nie ostrą, ale bardzo taką wymagającą, czyli bardzo duże zmienności, czyli raz jesteś w obronie, raz jesteś w ofensywie, to trzeba bardzo szybko te fazy przejściowe szybko chwytać. Myśmy tego nie umieli na początku chwycić, bardzo ciężko nam się było przestawić, no ale ja myślę, że w tej drugiej połowie to już jest ta drużyna, o którą by nam chodziło. Ja myślę, że ta drużyna będzie dojrzewać. No, trudno w ciągu 2 tygodni zrobić ekipę 11 ludzi i wymagać od nich wygrywania meczów po 5-0. To nie jest bieg na 100 metrów. Tu jest wiele zależności. 11 zawodników plus rezerwowi. Bardzo ciężko, ale w końcu my trenerzy nie jesteśmy od łatwych rzeczy. Czy ta kadra Odry jest już zamknięta, czy szukacie jeszcze jakichś zawodników do wzmocnienia drużyny? Wie pan co, no ja myślę, że usiądę sobie z radą nadzorczą, z prezesem, usiądziemy sobie, bo z tego co tutaj rozmawiałem wstępnie z panem prezesem,
to widzę, że on jest delikatnie zadowolony. Ja myślę, że tutaj jeszcze nie możemy usiąść na laurach. Tutaj będę przekonywał Radę Nadzorczą, jak i prezesów, żebyśmy jeszcze nad pewnymi rzeczami pomyśleli. Być może coś naprawdę, jakiś strzał taki by nam się przydał, bo ten dzisiejszy mecz pokazał, aczkolwiek wchodzący rezerwowi naprawdę dali jakość, ale naprawdę będziemy musieli usiąść i porozmawiać. Myślę, że tutaj te zadowolenie prezesa czy Rady Nadzorczej, no to troszeczkę trzeba ostudzić i dalej układać, bo układanie drużyny będzie trwało bardzo, bardzo długo.